Cześć, witam serdecznie. Moja Wanda jest w pełnym rozkwicie. Porozmawiamy więc dzisiaj o tym wspaniałym, egzotycznym storczyku oraz jak go uprawiać w domowych warunkach, gdyż jak widzicie, jest to jak najbardziej możliwe. Wanda jest epifitem. Rośnie wysoko w koronach drzew w lasach tropikalnych Azji. Istnieje około 80 gatunków tego storczyka oraz niezliczone ilości hybryd. Podobnie jak Phalaenopsis, jest ona storczykiem monopodialnym. Liście wyrastają ze stożka wzrostu naprzemiennie po obu stronach storczyka. Korzenie produkowane są zazwyczaj z niższych partii trzonu, choć jak widzicie, Wanda jest nieokiełznanym storczykiem i korzeń ze środka trzonu czy nawet górnej jego partii nie jest rzadkim zjawiskiem. Pędy kwiatowe wyrastają z górnej partii trzonu, z pomiędzy liści. Wanda jest prawdopodobnie jednym z najbardziej dekoracyjnych storczyków. Uprawiana najczęściej z korzeniami wiszącymi w powietrzu, wyglądającymi jak liany, bez wątpienia wprawia w zachwyt. Korzenie Wandy są duże i grube. Suche mają srebrzysto-biały kolor, a nasiąknięte wodą zmieniają kolor na zielony, podobnie jak u Phalaenopsisa. Aktywnie rosnące korzenie mają zielone końcówki, które zasychają, kiedy korzeń przestaje rosnąć. Nie jest to jednak powód do niepokoju. Po jakimś czasie korzeń sam wznowi wzrost. Korzenie mogą się rozgałęziać. I nawet jeśli uda nam się przez przypadek złamać korzeń, co w przypadku Wandy nie jest tak trudne, Wanda i tak będzie kontynuować jego wzrost. Dorosłe Wandy mogą mieć bardzo długie korzenie, wyglądające dekoracyjnie i tropikalnie. Nawet kiedy Wanda nie kwitnie. A kiedy już pojawią się kwiaty, są naprawdę imponujące i wspaniałe. Kwiaty Wandy są jednymi z największych kwiatów w Królestwie Storczyków. Mogą mieć różne rozmiary, kolory, wzorki i kształty. Niebieskawe indigo, białe, czerwone, żółte, pomarańczowe, prawie czarne. Paleta barw jest ogromna. Hybrydy, które czasem można spotkać w centrach ogrodniczych, mają duże i dekoracyjne kwiaty. Nie są one pachnące. Ale w specjalistycznych sklepach możemy dostać pięknie pachnące gatunki, jak Wanda densoniana, która pachnie bardzo słodko i tylko nocą, czy Wanda tessellata. Ja posiadam hybrydę Wandy tessellaty, Mimi Palmer. Jest jeszcze dość młoda i nie kwitnie, ale storczyk ten ma drobniejsze kwiaty intensywnie pachnące jak jaśmin. Kolejną zaletą Wandy jest fakt, że kwitnie ona kilka razy do roku, nie wymagając żadnych specjalnych zabiegów pobudzających do kwitnienia. Po przekwitnięciu możemy obciąć pęd kwiatowy, gdyż nie rozgałęzia się on jak na przykład u Phalaenopsisa. Różnorodność Wandy nie dotyczy tylko koloru kwiatów i zapachu. Możemy dostać Wandy o drobnych i licznych kwiatach na pędzie, rośliny duże bądź miniaturki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Bodaj najbardziej znaną i najpopularniejszą miniaturową Wandą jest Neophynetia falcara. Neophynetie zostały kilka lat temu zakwalifikowane jako Wandy, co podniosło ciśnienie miłośnikom storczyków na całym świecie. Do dziś wiele osób nie zgadza się z tym podziałem, twierdząc, że Neophynetia powinna być osobnym gatunkiem. Jak widzicie, do wyboru do koloru. Wanda jest jednym z najpopularniejszych storczyków. Często jednak jest ona uważana za storczyka trudnego w uprawie i absolutnie nie dla początkujących. Nie zgadzam się z tym, Wanda jest bardzo prosta w uprawie. Moim zdaniem o wiele prostsza niż Phalaenopsis. Jest to chyba jedyny storczyk w mojej kolekcji, z którym nie mam kompletnie żadnych problemów. Obie Wandy kupiłam przez internet i obie przybyły odwodnione z małą ilością korzeni. W ciągu roku obie się zregenerowały i jedna już kwitnie. Jak więc dbać o tą egzotyczną piękność w domowych warunkach? Zacznijmy od podstawowego pytania. Dlaczego uprawiamy Wandy z korzeniami wiszącymi w powietrzu? Otóż storczyki te są bardzo wrażliwe na brak powietrza wokół korzeni. O wiele bardziej niż pozostałe epifity. Próby uprawy Wandy w podłożu zazwyczaj kończą się gniciem korzeni. Potrzebują one ciągłego przepływu powietrza oraz bardzo szybkiego przeschnięcia między podlewaniem, aby zdrowo rosnąć. Najczęściej możemy kupić Wandy wiszące w małych plastikowych koszyczkach, bez podłoża, bądź też w szklanych wazonach. I tu rodzi się pytanie, jak więc podlewać Wandy? Mój sposób jest bardzo prosty. W domu trzymam wiaderko z wodą kranową z małą ilością nawozu do storczyków. Codziennie rano moczę Wandy około 15 minut w roztworze wody i nawozu.
Po namoczeniu wandy wieszam ją nad zlewem, żeby odciekła, a następnie wieszam z powrotem w oknie. Raz w tygodniu wymieniam wodę w wiaderku z nawozem na nową. Jest to po prostu moja codzienna rutyna, jak mycie zębów czy wyprowadzenie psa. Często robię to w międzyczasie innych domowych obowiązków. I owszem, wymaga to samodyscypliny, zajmuje czas itd., ale nie jest to żadna trudność w uprawie. Kolejnym istotnym czynnikiem w uprawie wandy jest światło i temperatura. Jest to stoczek ciepłolubny i najlepiej rośnie w temperaturze od 20 stopni wzwyż. Potrzebuje też bardzo dużo światła, najwięcej ze wszystkich stoczków. Dlatego w mieszkaniu wandy powinny być uprawiane w południowym oknie. Moje wandy wiszą w południowo-zachodnim oknie. Bezpiecznie jest je osłonić cienką firanką, choć z mojego doświadczenia wynika, że można je przystosować do bezpośredniego słońca. Jeśli storczyk wisi w oknie przez zimę i wiosnę, w lecie będzie już przyzwyczajony do bezpośredniego słońca i nie ulegnie oparzeniom. Ja osłaniam moje wandy tylko podczas fali upałów, kiedy temperatury są bardzo wysokie. Bardzo łatwo jest sprawdzić, czy storczyk się przegrzewa i dotyczy to wszystkich storczyków. Wystarczy dotknąć liści. Gdy są ciepłe w dotyku, trzeba osłonić storczyka. Kiedy storczyk wisi w pełnym słońcu i temperatura w pokoju jest wysoka, łatwiej o oparzenie słoneczne. Jeśli temperatura w pokoju jest umiarkowana, nic mu nie będzie. Zasada z wandą jest taka. Daj mu najwięcej światła, ile możesz, bez doprowadzenia do poparzenia storczyka. Obserwując storczyka będziesz wiedzieć, jak daleko możesz się posunąć z bezpośrednim słońcem. Wandy, które otrzymują dużo światła, zmienią również kolor liści. Mogą się wydawać bardziej żółtawe bądź czerwonawe. I nie jest to powód do niepokoju, ale znak, że storczyk otrzymuje wystarczającą ilość światła i więcej mogłoby doprowadzić do poparzeń. Trzeba po prostu znaleźć balans i dla każdego będzie on indywidualny. W zależności od wandy, temperatury, okna. Często widzę w artykułach, że wanda bezwzględnie potrzebuje dużej wilgotności powietrza. Być może tak jest, jeśli jej regularnie nie podlewasz. Ja moczę moje wandy codziennie i kompletnie nie obchodzi ich wilgotność powietrza. Nie zraszam ich też w ciągu dnia, nawet w lecie. W zimie wiszą w oknie nad grzejnikiem. Też im nie robi różnicy. Jeśli je prawidłowo podlewasz, wilgotność powietrza nie jest istotna. Oczywiście można zraszać korzenie wandy butelką ze spryskiwaczem. Tylko po co? Nie zastąpi to moczenia w wodzie. Samo zraszanie nie nawodni rośliny. Wanda jest dość drogim storczykiem. Za dorosłą zapłacimy około 100 zł. Cena jest poniekąd uzasadniona, gdyż wandy rosną bardzo wolno. Zanim więc trafią do sprzedaży, może minąć kilka lat. Są też pozbawione podłoża, więc szklarnia zużywa więcej wody i nawozu niż do uprawy innych storczyków. Wanda to wspaniały i majestatyczny storczyk. Jest prosty w uprawie, ale wymaga specyficznych warunków. Dużo światła, temperatury powyżej 20 stopni przez cały rok oraz codziennego moczenia korzeni w wodzie. Jeśli jesteś w stanie codziennie poświęcić mu odrobinę uwagi, odwdzięczy się pokazowym pędem kwiatowym. Jeśli jesteś miłośnikiem storczyków, wanda to naprawdę niesamowity storczyk do kolekcji. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Miłego dnia!